obowiązującego miesięczne ograniczenie wynagrodzenia do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak ten wniosek jest postawiony. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem takiej właśnie rekomendacji, bardzo proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem głosów za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. I kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć głosów wstrzymujących. A więc rekomendacja została przyjęta. Ja bardzo proszę, panie Krzysztofie, lecimy dalej. Proponuję wykreślenie punktu 4 ust. 1 litera G, który brzmi dofinansowanie i modernizacja obiektów sportowych. Chodzi o to, że sfinansowanie paragraf 4. Punkt 4 ust. 1 litera G, który mówi o paragrafie. Aha, chwilę, przepraszam, sobie paragrafu nie zapisałem. To jest o to, jak to w zeszłym roku ostatecznie stanęło na tym, że zaproponowaliśmy zmniejszenie środków gminnego programu wydawanych na modernizację i budowę boisk sportowych do 20%. W tym roku proponuję, zresztą podaję w zeszłym, w ogóle wykreślenie tej możliwości. Tutaj się posłużę rekomendacjami Państwa Agencji Rozwiązywania Problemów Ekologicznych dotyczących finansowanie realizacji gminnych programów najnowszych, to jest na 2016 rok, który już we wstępie podaje przykłady zadań, które nie mają związku z profilaktyką wyrównania promowych lokalowych i nie powinny być finansowane w ramach gminnych programów. Punkt drugi, utrzymanie boiska, budowa placów zabaw i boisk sportowych itd. itd. Czyli że Państwo Agencja Rozwiązywania Problemów Ekologicznych wskazuje, że budowa i modernizacja boisk sportowych to nie jest działanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zresztą dalej jest tutaj wskazane funkcjonowanie izb wytrzeźwień, a zwrócę uwagę, że w tym roku w ramach gminnego programu miało być zbudowane izba wytrzeźwień w Lubinie, ale nadzór wojewody uchylił to, ponieważ jest to niezgodne właśnie tak jak tutaj wskazane. Też mogę tutaj podesłać wszystkich obejrzeć. Więc proponuję wykreślenie tego. Czy mamy jakieś pogodzenie materii? No, jeśli można. Tak, wydaje mi się, że to jest dalej bo owszem, Rada Miasta korzysta z tych środków, z tych środków na budowę, czy modernizację, czy przywracanie do możliwości użytkowania boisk sportowych, ale to nie są jakieś, przede wszystkim są to najczęściej w dzielnicach zaniedbanych. W dzielnicach, gdzie często ten problem alkoholowy występuje w sposób znaczny i ta młodzież, jeżeli nie ma tych wzorców, że może pójść na boisko pograć, w jaki sposób uciec od tego, co się dzieje na klatce, na bloku, a ja wychowałem się na Bronowicach i znam trochę te relacje, to po prostu no, następuje to, co mówię, że po prostu ojciec pił, dziadek pił i syn będzie pił. Więc stworzenie takich możliwości, że są boiska sportowe, że jest możliwość tam jakiegoś spożytkowania swojej energii, że zagospodarowania, tym bardziej, że w tej chwili to nie jest tam nawet na lewiki, przecież te pieniądze nie idą na lewiki, ale to są te boiska najczęściej osiedlowe, place zabaw, gdzie można spędzić czas. Więc jeżeli można skorzystać z tych środków na właśnie usług stałych alkoholowych, to uważam, że z tego nie należałoby rezygnować, zostawić tę furtkę. Nie są one wykorzystywane w taki sposób, że ograniczają jakby zadania wynikające z ustawy, a najczęściej są te środki, które no, w jakiś sposób nie zostały do końca zaprojektowane, czy też po prostu przeznaczone w ten sposób na tego rodzaju formy walki z problemem alkoholowym. Także bardzo bym tutaj był ostrożny z takim postawieniem i wprowadzeniem takiego zapisu, że nie wolno. No to jest dlatego pojedynczy. Ja nie jestem przeciwny. Dziękuję bardzo. Proszę. Znaczy ja mam dwa pytania. Jedno do Krzysztofa Kubowskiego. Ja myślę, że te wytyczne kwarty to są jakieś, nie wiem, twarde wytyczne, potwierdzone jakimiś badaniami, czy to jest po prostu opinia, jedna z gier. Rekomendacje, które mają służyć temu, żeby efektywnie korzystać z tych środków, żeby, no, tak, tego, żeby nie wydawać tych pieniędzy na budowę boisk, tylko na profilaktykę, rozwiązanie problemu. Okay. Wydać jeszcze więcej w
wyborczy proszę, tak ulatę. No nie, ja jeszcze nie zgłoszyłem. Ja proszę, po kolei piątkowość. A ja mam też pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, znaczy ja nie mam problemu z tym, żeby wydawać na budowę wojsk, bo to bardzo sensowne. A czy w ramach tego programu też są na przykład finansowane, nie wiem, poza taką infrastrukturą twardą, jakieś miękkie rzeczy typu, nie wiem, instruktor, czy coś w tym stylu, czy program przewiduje taką możliwość? Z programem profilaktycznym. Tak, tak, proszę bardzo, pan dyrektor, odniesie się i przejdzie do tego. Trzeba uważać, że tutaj pan prezes Jakubowski troszeczkę państwa błąd wprowadził, ponieważ powiedział tylko, że chodzi o dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych. Ale sam teraz tego zadania brzmi. Na których prowadzonych będą zajęcia, w których mamy dostępie trzecim również litera D. A są to takie działania jak prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym dostosowanym do wieku odbiorców i walczającym w sprawie oddziaływania osoby dorosłej. Także wydaje mi się, że sprawa jest to jasna. Oczywiście chodzi o takie obiekty sportowe, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć profilaktycznych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Na czymś te, gdzieś te programy i te zajęcia muszą być realizowane, stąd jest potrzeba, doposażania czy nawet budowy nowych tego rodzaju obiektów. Dziękuję bardzo. Chciałam tylko odnieść się do tego, do tej ustawy o wychowaniu czynności, którą pan tutaj cytuje, i tutaj rzeczywiście jest napisane, że nie można wspierać tam czegoś takiego, ale na pewno napisane stoi też człowiek. Ja podzielam zdanie pana radnego, pana dyrektora i dyrektora, więc sama się wychowałam w takim środowisku, wiem, jak ważna jest edukacja też przez sport. Także akurat jestem dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo macie jakieś głosy? To może ewentualnie w takim razie może byśmy zaproponowali prezydentowi, żeby zwrócił się do partii, żeby zmieniła swoje rekomendacje, skoro uważamy, że budowa boiska przyczyni się do realizacji tych zadań, że może, żeby to jednak nie było tak sprzeczne. Ale też nie mówmy tak budowa, bo za dofinansowanie pewnie o modernizacji. Nikt, ale nie buduje. Modernizacja i doposażenie, to jednak nie jest budowa. I tylko dofinansowanie, to jest jednak. To najczęściej takie zaniedbanie boisk, które są w osiedlach, które funkcjonują cały czas. No rozumiem, ale samo to, że się zbuduje boiska, to jeszcze nie będzie świadczyć o tym, że to jest finansowanie programów, okej, zajęcia tych boiska, tak, ale samo sfinansowanie boiska, to jest wtedy parę panie pominy. No najpierw musi być boisko, żeby dalej finansować las. Ale ja jeszcze odniosę się do tej rekomendacji partii, tak? Mamy, że nie jest zbyt efektywna akurat to zadanie, tak? Natomiast może nikt się nie zastanowił na w ogóle na jakim etapie i jak zostało to mierzone. Dlaczego doszli do takiego wniosku? No, trudno też rezygnować z takiego zadania, skoro to też służy naszemu miastu. Ale mogę powiedzieć dlaczego? No bo to znaczy, to dlaczego pan chce, dlaczego? To, że partii mamy, jeśli mamy organizację, nie wszyscy naraz, nie wszyscy naraz, bardzo proszę. Jeśli mamy, tak jak mówiłem wcześniej, zajęcia sportowe na boisku z programem profilaktycznym, to jak najbardziej to jest działanie z takiego zakresu. Natomiast z nami partii, samo to, że się zmodernizuje, wybuduje, doposaży, jak to nazwać, boisko sportowe i wpłynie na to, że przyczyni się to do rozwiązania tych problemów, tych problemów wśród młodzieży. Przecież samo to, że jest boisko, to nie będzie tak, że będzie zamiast to dobrze, równie dobrze, prawda, młodzież może pójść tak, jak piłkę na boisko, potem iść na piwo. To przecież, ale nie jest napisane to, o czym pan dyrektor mówił, pan Piotr wskazuje. No są zajęcia, są te miękkie jakieś. Ja nie wiem, dla mnie to jest za duży czas poświęcony. Przegłosujmy to, bo no szkoda, bo to jest. Przepraszam panie Krzysztofie, no ale to każdy ma prawo, tylko. Proszę Państwa, tylko jeszcze dwa słowa. Miałem okazję jakiś czas temu oglądać wywiad z
mam wrażenie, jest bardzo ortodoksyjna, bo chciał robić tylko działania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, ale polegającym na elementach bardziej zdrowotnych. Nawet w tej wypowiedzi zapytany przez dziennikarza powiedział, że uważa, że robienie zajęć polekcyjnych dla dzieci to nie jest żadna profilaktyka. Więc mam wrażenie, że jakby te wytyczne, o których mówię, bo jest to też pewne stanowisko tej agencji, jest jednak bardzo restrykcyjne, ale przyłączam się do głosu, że pozalekcyjne zajęcia dla dzieci, młodzieży i infrastruktura, która tam towarzyszy, jest elementem profilaktyki. Jakby procent środków, czy proporcje w tych środkach też jest zupełnie inna kwestia i o to zresztą rozmawiamy. Jak czy jeszcze jakieś wypowiedzi, czy możemy przejść do głosowania? Ja mam wniosek formalny. Chciałem wycofać ten wniosek. Widzę, że nie uzyskał. Bardzo Państwa. To znaczy, tu nie chodzi o poparcie, czy Pan jest przekonany do tego, żeby wycofać ten wniosek? Może jestem przekonany do tego, żeby wycofać ten wniosek. Dziękuję bardzo. Dwie strony działają. Ale to tak. Czy Państwo macie jeszcze jakieś... Pan Krzysztof jeszcze? Bardzo proszę, Pan w momencie. Pan Krzysztof Jakubowski jeszcze są uwagi. To tak uwagi już nie do samego programu, a bardziej do jego realizacji, czy do tutaj kompetencji prezydenta, czy realizacji tego programu, dotycząca ustroju powoływania i odwoływania członków Komisji do Zadań Pomocowych, aby Rada Pożytku zwróciła się z propozycją do prezydenta, by wprowadzić tryb powoływania członków komisji, żeby to nie było tak z marszu, tylko na przykład może poprzez konkurs, poprzez wprowadzenie w modu rekomendacji danego kandydata do komisji przez organizacje zajmujące się tą tematyką, albo na przykład rekomendacji Rady Działalności Pożytku Publicznego, ponieważ obecnie jest no tak, że często osoby powołane do komisji kończą dwa dni przed datą powołania 4-godzinne szkolenie. I są tutaj członkami komisji, by zostali w jakiś sposób weryfikacji, to może by to wpłynęło na efektywnie i na działalność. To jakby uwaga do programu, czy jak do ogólnie? Jakby ogólnie do prezydenta, będzie tego w programie się nauczył. Jakby, okej. Taka rekomendacja dla prezydenta i być może też można by to połączyć z wprowadzeniem kadencyjności członków komisji, żeby ten skład się też zmienił, że wchodziły świeże osoby ze świeżymi pomysłami. I dziękuję bardzo, czyli jakby uwaga nie odnosząca się do projektu, ale ogólna, w związku z tym, żeby nie zmieniać elementów do dyskusji. Panie Dyrektorze, czy takie elementy zdaniem Pana są możliwe do wprowadzenia, czy orientuje się Pan w innych miastach, taka tendencja funkcjonuje? Taki sposób, o którym tutaj Pan Prezes Jakubowski wspomina, jest w kilku miastach, bardzo niewielkich miastach, z tego co musimy tam określić informacje w internecie. Natomiast generalnie zgodnie z ustawą o ochronie przyszłości jest to uprawnienie. Decyduje o tym, kogo zaproponować, kogo do komisji podawać. Ustawa tego robi tak organicznie, że mają to być osoby przeszkolone. Wszyscy członkowie komisji zostali przeszkoleni przed powołaniem ich na członków komisji. Ale i w trakcie potem są prowadzone szkolenia, będzie wielokrotnie w roku. Także te szkolenia to nie jest, kiedy owszem, można określić sprawę, powiedzieć 4 godziny i już jest członkiem, nic nie robi, tylko kasę bierze. Te szkolenia są prowadzone i te osoby są doświadczone. Zresztą to są osoby z różnych środowisk. Także to są fachowcy w swojej dziedzinie. Są lekarze, psycholodzy, pedagodzy, policja. Także to nie jest Dziękuję bardzo. Czyli Panie Przewodniczący, wniosek dotyczy sformułowania trybu powoływania, tak? Tak. Rozumiem, że skoro prezydent jest to interwiu z prezydentem, jeżeli mogę już słowa interwiu w tym rozumieniu władza i uprawnienie, tak? To może wprowadzić też jakiś tryb weryfikacji konkursowej po tym roku, tak? Rozumiem. Czy mamy prezentację, przepraszam, bo akurat mieliśmy spotkanie z panem prezesem. Pan prezes skierował fundację, bo właśnie skierował posła do prezydenta, w tej sprawie to się pojawiło. Mówiłem się spotkanie z sekretarzem, który w imieniu prezydenta występował. Ich rekomendacja jest na stwierdzenie skierowania do prezydenta. Także... Czy nie dostaję już odpowiedzi, tak może nie rozumiem. Ale pan już wie. Ale nie wie, bo to jest propozycja. Propozycja? Znaczy jest skierowane, rozumiem, Fundacji Wolności pismo do Pana Prezydenta. W tej sprawie jest jakaś odpowiedź? Nie ma. Jeszcze nie ma, ale to w tym bardzo musimy poczekać na odpowiedź. Ale...
zakres pisania drugiego pisma. No bo tak nakazuje logika, że jeżeli jedno jest napisane, ale to poczekaj. Ale w Radzie Działalności mogliśmy nie wiedzieć o tym. Ale już nie wiem. No nie wiem. Cieszę się, że nie było. Marta Kurowska w tej sprawie? Ja w sprawie problemów alkoholowych nie jestem, to znaczy dokładnie w sprawie tego pozostałego. Nie, nie, ale czy w tej sprawie, o której pan Krzysztof mówił, żeby ją zamknąć i przejść do kolejnej? Ja czekam, aż się zamknie. Sprawdzam. Dobrze. W związku z tym mamy taki ogólny wniosek i prośbę, niezależnie od projektu programu, żeby skierować do pana prezydenta pewną propozycję zmiany w zakresie powoływania członków. Bliżej nie scharakteryzowano, natomiast generalnie chodzi o określenie trybu czy procedury powoływania. Tak ten wniosek rozumiem i tak on został to przeze mnie zanotowany. Kto z państwa jest za przyjęciem takiej. Czyli ten wniosek idzie w kierunku, że pan prezydent ma ewentualnie zaproponować za naszą sugestią formę, no nie wiem, zgłaszania kandydata do komisji. Możemy przystąpić do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem takiej rekomendacji, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Trzy wstrzymujące. Kto się wstrzymał? Trzy przeciwne i siedem wstrzymujące. Dobrze. Wniosek nie przeszedł. Nie uzyskał. Tak jest. Dobrze. Panie Krzysztofie, czy jeszcze mamy jakąś uwagę do programu? Dziękuję bardzo serdecznie. Marta Kurowska, bardzo proszę. Ja w sprawie problemów alkoholowych, jak powiedziałam, nie jestem, że znaczy w sprawie tego dokumentu. Chciałam powiedzieć, że tak, pełniąc funkcję członka Rady Działalności Polityki Publicznego, będąc przewodniczącą Zarządu Dziewicy Wieniawa, spotykam się z problemami alkoholowymi co roku w dwóch wymiarach. Spotykam się w dwóch wymiarach. Raz, gdy ten program, który co roku Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje i na terenie dzielnicy z grupami młodych ludzi, którzy piją i wszyscy wiedzą, że piją, że studenci piją i że chodzenie po centrum miasta w nocy jest ryzykowne. I chciałam zapytać, czy istnieje jakiś sposób, żeby poprawić bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców. Ponieważ ilość punktów sprzedaży alkoholu rośnie, dostępność dla młodzieży alkoholu rośnie w sposób dramatyczny. No i opinia policji na ten temat jest taka, że najwięcej jest młodych ludzi, a konkretnie studentów, którzy piją. I po nocy wracają pijani. Jeśli Państwo chodzicie czasem jest wieczorem po mieście, to widać, do kogo należy to miasto. I czy istnieje, ja wiem, że to jest miasto studenckie, tylko ja wiem jeszcze to od pana komendanta policji, że przyjeżdżają młodzi ludzie, którzy nareszcie się wyrywają spod opieki. I piją do upadłego, ponieważ na każdym kroku, na każdym rogu mogą pić. I czy istnieje jakiś sposób, żeby tę sytuację uczynić jakąś bardziej przyzwoitą? Bo przecież nie może tak być, żeby pili w takich ilości. Czy jest to materia programu, panie dyrektorze? Ja mam wrażenie, że... Proszę Państwa, bardzo proszę, pan dyrektor. Te sprawy, które tutaj pani prosiła, oczywiście są bardzo ważne i istotne, natomiast w bardzo niewielkiej części dotyczą programu. Są zadania takie w innym programie, gdzie przypuśćmy organizacje studenckie mogą aplikować ośrodki po to, aby prowadzić jakąś działalność profilaktyczną wśród studentów generalnie, którzy ten program studentów został poruszony. Ale tak naprawdę to jest to zadanie dotyczące bezpieczeństwa, jasne bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego ja bym proponował o wszelkich tego typu problemach
zupełnie różne działania. Dziękuję bardzo za pytanie. Czy jeszcze mamy jakieś pytania, uwagi do programu? Bo, jeśli dobrze rozumiem, to wzrost dofinansowania ewentualne liczby patroli policji, straży miasta w tym programie się nie widzi. Możemy tutaj też propozycję, żeby jakieś nie zintensyfikować działania do środowiska studenckiego w zakresie profilaktycznego numeru. To stronę ewentualnie to można też. Zdaje się, że ty jako przewodniczący Rady Osiedla wiesz, jakie są tendencje. Jako były przewodniczący, wiesz, jakie są tendencje wśród studentów, żeby najlepiej można było pić na terenie kampusu bez kontroli. Nie, ale bez przesady, wszyscy byliśmy studentami. Ja wiem, ale nie tak jak teraz. Naprawdę, panie radny, nie tak jak teraz. Ja myślę, że sobie nie pamiętam, ale też jakby było. Nie było takiego obyczaju, że po prostu stoi też kilkoro młodych ludzi nad butelką wódki i piją ją po prostu.